Spotkanie poprowadzi Marzena Bakowska. Korzystając z okazji, że tak licznie się tutaj zgromadziliśmy, chciałabym przypomnieć, że obecnie w Muzeum Emigracji w Gdyni mamy wystawę czasową Rozproszenie, emigracja marca 68, która potrwa do czerwca. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. Po spotkaniu autor będzie podpisywał swoje książki w naszym muzealnym sklepiku. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma jeszcze tego egzemplarza książki, można go nabyć u nas na miejscu. Dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem towarzyszącym w naszej wystawie czasowej. Kolejny odbędzie się 29 marca i będzie to emisja filmu Dworzec Gdański, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Życzę udanego wieczoru. Czy można robić zdjęcia? No tak. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, działa. To była próba mikrofonu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się tutaj przy okazji 50. rocznicy wydarzeń marca 68 roku i mam nadzieję, że Państwo obejrzeli być może tą wystawę, która tutaj przed chwileczką była zacytowana, która na dole, w zasadzie pół piętra niżej, można ją zobaczyć. Chciałabym się odnieść do fragmentu tej wystawy, rozpoczynając spotkanie z panem Mikołajem Grünbergiem, ponieważ na tej wystawie jest prezentowana instalacja Krystyny Piotrowskiej. Wpadła na genialny pomysł zadania pytania osobom, które wyemigrowały, które opuściły Polskę po marcu 68 roku. Poprosiła je o dokończenie zdania. Wyjechałem z Polski, bo... I tu miała paść odpowiedź po polsku oraz drugi raz ta sama odpowiedź w języku kraju, do którego te osoby się udały. I ta instalacja jest bardzo wiele osób się wypowiada, jest 67 osób, które tam wypowiadają się. Możemy zobaczyć taki półgodzinny film. Te osoby wypowiadają się jednym zdaniem. A spotkanie, na którym dzisiaj Państwo teraz są, poświęcone jest książce Księga Wyjścia Mikołaja Grünberga. I pan Mikołaj dał możliwość lepszego wypowiedzenia się, szerszego, głębszego wypowiedzenia się w tej sprawie. Czy to była właśnie ta motywacja, żeby tą książkę napisać, żeby dać głos tym, którzy właśnie w tym marcu 68 roku musieli opuścić Polskę? Dzień dobry Państwu. Ja nie myślę, że to jest lepsze, że Krystyna Piotrowska miała taki koncept, że tam będzie jedno zdanie i że oni będą musieli taki koncentrat wymyślić, żeby w jednym zdaniu to wszystko zawrzeć. Ja poszedłem w rzeczywiście w dużo bogatszą formę, dłuższą. I tam się złożyło kilka rzeczy. Bo złożyło się mój dom rodzinny, dla którego to była gigantyczna tragedia, bo tłum przyjaciół moich rodziców zniknął. To jest jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że myślałem, że to będzie trzecia i ostatnia część trzecia ostatnia dokumentalna książka o dwudziestowiecznej historii Żydów polskich. I tego się będę trzymał na razie. I pomyślałem, że to też jest taka szansa, żeby się samemu czegoś dowiedzieć. Ja się wychowałem w tej historii marcowej, w historii... Jakby w cieniu marca 68? Ja się wychowałem w wielu cieniach. Ale tak jak wiele osób w Polsce po wojnie. Więc we wszystkich rodzinach coś się wydarzyło. W naszych rodzinach wydarzyło się tak, że zostały pojedyncze osoby. Więc nie, żebym tutaj ścigał kto bardziej, ale wszyscy doskonale wiemy, w czym jest rzecz. Więc ja się wychowałem w cieniu Holokaustu i wychowałem się potem w cieniu marca, który jest nieporównywalny, ale też był jakąś stratą. Ci ludzie żyli, ale zniknęli. I perspektywa ówczesna była taka, że już się więcej nie spotkają, bo taka była sytuacja polityczna. I
I marzec, jakby wszystko, co się wiązało z marcem, ja znałem z perspektywy inteligenckiego domu warszawskiego, gdzie rodzice byli, pracowali na Uniwersytecie, Akademii Sztuk Pięknych. I to była ciekawa perspektywa, po prostu taką miałem. I dzięki tej książce, znaczy ta książka była podróżą w odkrycie żydowskiego świata do 68 roku w Polsce. Czyli odkrywał pan ten świat, ponieważ tak jak pan mówi, miał pan 2-3 lata, kiedy wydarzenia marca 68 miały miejsce. Czyli to było dla pana jakby powrót do takiego czasu, którego nie było dla polskich Żydów już. Znaczy, ja wiedziałem, że ten okres między końcem wojny a 68 rokiem miał kilka fal emigracji żydowskiej, ale już powiedzmy od 56 czy 7 roku, kiedy wyjechało około 50 tysięcy Żydów z Polski, to jeszcze między tym 57 a 68 jeszcze dalej tętniło życie żydowskie w Polsce. Były szkoły żydowskie, były gazety żydowskie, były teatry, wydawnictwa i ja miałem wiedzę, że tak było, ale nigdy nie słyszałem historii ze środka. Nikt mi nie opowiadał, jak to było chodzić w Dzierżoniowie, czy w Legnicy, czy we Wrocławiu, czy w Łodzi do żydowskiej szkoły. Jak pan znajdował rozmówców? Ja rozmówców znajdowałem przez fora, których ta grupa używa do komunikowania się. Oni są, to jest bardzo, bardzo prężnie działające środowisko. Oni są dla siebie bardzo ważni. Dosyć często się spotykają. Są w bardzo, mają drożne kanały komunikacyjne, jeżdżą na kolonie razem, jeżdżą na wycieczki razem. Są dwie duże organizacje, jedna się nazywa Reunion 68, druga się nazywa Reunion 69, są jeszcze różne inne mniejsze. W każdym razie w każdym kraju, w którym ta grupa się znalazła, jest jakiś webmaster, czyli ktoś, kto obsługuje komunikację mailową, czyli jak pani by chciała wysłać mail do wszystkich, to trzeba przez jemu się to wysyła i on rozsyła do wszystkich. I no ja znalazłem w każdym z tych krajów te osoby. Webmastera. I napisałem taki list, w którym się przedstawiłem. Napisałem, kiedy się urodziłem, jaka była historia mojej rodziny i w skrócie napisałem, czym się zajmuję. I wiem, że te maile poszły do wszystkich, którzy są tam, że tak powiem, zaabonowani czy dostępni. No i potem musiałem czekać, bo to jest tak jak z takim kamieniem wrzuconym do jeziora. Te fale się tak, te kręgi się tak rozchodzą, ale one muszą zacząć wracać. I to muszą się odbić tam od czegoś, zapewne od brzegu. I to jest taki moment, kiedy no nic się nie dzieje, nic nie można zrobić i jest nerwowo, bo nie wiadomo, czy oni się odezwą, czy się nie odezwą, czy... Może muszą dojrzeć też do tego, żeby porozmawiać na ten temat? Na pewno jest tak, bo mało tego, ci, którzy odpowiadają od razu, nie wiem, jak to elegancko powiedzieć, ale to nie byli dla mnie dobrzy. Mieli już może dobrze rozpracowany ten temat. To byli ludzie, którzy od razu w pierwszym mailu wywalili mi całą swoją historię. Czyli to znaczy tyle, że ja nie miałem już po co się z nimi spotykać, bo już wszystko wiedziałem. I wtedy, używając języka filmowego, musiałbym tam pojechać, postawić ten dyktafon i poprosić o dubla, czyli żeby mi to zagrał jeszcze raz, tak jak mówił, słuchaj, opowiedz mi, pamiętasz, jak wtedy tam na tym statku, nie? A potem mi opowiedz, wiesz, jak wtedy, jak tam z rodzicami przy stole. To nie było prawdziwe, ja bym musiał się potem potwornie męczyć, żeby tą rozmowę tak napisać,
żeby ona miała jakąś energię, a nie ma powodu tak się męczyć, bo można spotkać kogoś, kto prezentuje gotowość do rozmowy, a nie od razu całą historię. I te historie, które są tutaj w 90 paru procentach, to są historie, których nie znałem. A to pozostałe kilka to są takie, których znałem z nich kawałeczek. I no i takich szukałem. To było szukanie zagranic, znaczy tych, którzy wyjechali wtedy z Polski. Bo jeszcze druga część to są bohaterowie. Może ja tak za szybko mówię. Nie, bardzo, bardzo proszę. Jest w każdym razie, proszę Państwa, tam są także relacje osób, które zostały w Polsce. Żydów, którzy nie wyjechali z Polski. I tą pierwszą część tych wyjechanych, ten materiał ja zbierałem przez październik, listopad, grudzień 2016. Przyjechałem z tym materiałem, wróciłem do domu, ogarnąłem się przez miesiąc, bo to jest ciężki materiał i ruszyłem do szukania bohaterów w Polsce, których dużą część znałem. Nie znałem ich historii, ale ja część tych ludzi znam. I wtedy się okazało, że za późno. Nie, że ich nie ma, że oni nie żyją. Oni żyją, ale mają swój rozum i mówią, nie widzisz, co się dzieje? Zwariowałeś? Teraz będziesz nas pchał do książki z imieniem i nazwiskiem? Ty 3 miesiące cię nie było, straciłeś czujność. I okazało się, że mam gigantyczny kłopot ze znalezieniem ludzi, którzy są mi bardzo bliscy, bo są jakby reprezentują historię moich rodziców w pewnym sensie. A ci, którzy się zgadzali, ja stawiałem dyktafon, włączałem i oni mi mówili, opowiadali jakieś dyrdymały, typu tam byliśmy na wakacjach, słyszałem, dobra, no, nudno. I wyłączałem to i wtedy on mówi, dobra, to teraz ja ci opowiem. I zaczynało się już tak grubo, to ja mówiłem, zaczekaj, włączałem, ja mówię, no i to jak wróciliśmy z tych wakacji. I zrozumiałem, to jest śmieszne do opowiadania, ale to jest tragiczna historia, dlatego że ci ludzie w lutym, marcu 2017 wieku wiedzieli, że co się stanie, w jaką stronę, nie co się stanie, ale w jaką stronę to idzie. I że jeśli ta książka się ma pojawić w marcu 2018, to może nie najlepszym pomysłem jest, żeby ich nazwisko tam było. Zdarzyła mi się historia z... Miałem takiego szwedzkiego bohatera i on mi polecił swojego znajomego z miasta na Górnym Śląsku. I ja się skontaktowałem z tym panem i no i on taki był nie bardzo chętny, no ale tam ten wspólny znajomy, tak trochę był w pułapce. I ja żerowałem na tej pułapce. I umówiłem się z nim i on w którymś momencie powiedział, nie możemy się spotkać w moim mieście, bo nie chcę, żeby mnie ktokolwiek z panem zobaczył. A ja nie mam znanej twarzy, tak? Więc znaczy po tym, co się wydarzyło w prasie, że zostałem chłopakiem Marca, tak? Ale to zaraz minie, już znowu nie będę miał, ale... I umówiliśmy się w innym mieście na Dolnym Śląsku. I ja przyjechałem tam poprzedniego dnia, przespałem się w hotelu, byliśmy umówieni na 10 i 9.20, dostałem SMS-a od niego. Panie Mikołaj, jest mi strasznie przykro, ale ja nie mogę. No to przypominają mi się słowa, które powiedział niedawno profesor Jerzy Eisler, który jest badaczem marca 68 roku i który poświęcił 20 lat temu zagadnieniu, był jednym z pierwszych w Polsce, który się zajmował opisaniem pod względem historii wydarzeń marcowych. I on podczas ostatniego z takiej konferencji naukowej na Politechnice Gdańskiej powiedział, że są ludzie, których ograbia się z marca 68. I mam takie wrażenie, że właśnie trochę to jest takie ograbienie, ukradzenie tego marca 68 tym osobom, z tego co pan mówi. W jakim sensie okradzenie? Że oni coś tracą, tak? Tracą przez jakąś tam sytuację, tracą po prostu to, co się wydarzyło, że umniejsza się tą jakby może rolę. Że to, co im się wydarzyło wtedy, dzisiaj się umniejsza, tak? Tak.
Dzisiaj w ogóle to jest karykaturą tego, bo z jednej strony są hucznie obchodzona 50. rocznica marca, który no, nie był dobrym jakimś wydarzeniem takim, żeby się było z czego cieszyć, ale no wiadomo, że my w Polsce tu obchodzimy różne... ciężkie rocznice. Rocznice różnych wydarzeń, i lepszych, i gorszych. Natomiast równolegle wylewa się jakieś morze szamba. I to wszystko jakoś razem tak płynie i nie da się udawać, że nie. Więc część ludzi w ogóle odmówiła uczestniczenia w tych obchodach. Tak? Część ludzi, którzy wyjechała wtedy, przymierzała się do przyjazdu tutaj na te obchody, ale i mieli kupione bilety. Oni zrezygnowali z tego. Oni założyli grupę na Facebooku ludzi, którzy się nie wybierają tutaj, bo już nie chcą tego drugi raz oglądać. Oni po to wyjechali, mimo że przyjeżdżali w międzyczasie, ale nagle jak to wybiło od nowa, to oni już sobie nie winszują drugi raz to przeżyć. Jeśli chodzi o tą książkę, to chciałabym zapytać o emocje, bo jest pan psychologiem, więc potrafi pan nazwać te emocje. Czy jest w tych osobach, które wyemigrowały, które opuściły Polskę po 1968 roku, jeszcze cały czas to takie, ten ból, że musiały wyjechać? Czy to jest cały czas właśnie takie poczucie krzywdy, którą im wykonano, czy też potraktowali to z takiego psychologicznego punktu widzenia jako otwarcie nowego rozdziału i może szansę na przyszłość? No, każdy inaczej. To są cechy zmiennoosobnicze. Poza tym minęło 50 lat. Oni dzisiaj są ludźmi, powiedzmy tak, żeby zaokrąglić, 70-letnimi. Większość z nich zrobiła wielkie kariery na świecie, w swoich zawodach, więc oni też dzisiaj patrzą na tamte wydarzenia przez pryzmat tego, kim dzisiaj są. Ale oczywiście, jeśli dla mnie najciekawsze było dowiedzieć się, jak się czuli wtedy i co im się wydarzało. Więc zmuszałem ich, czy zachęcałem do cofnięcia się i zbliżenia się właśnie do tamtych emocji. Ale to są tak różne rzeczy, bo część z nich była bardzo młoda i ich po prostu rodzice brali za wsiarz i wywozili. Nikt się ich nie pyta. Byli doroślejsi, którzy wyjeżdżali i zostawiali rodziców. Zostawiali. Ich rodzice nie decydowali się na wyjazd, tak jak rodzice moich rodziców, czyli moi dziadkowie. I dlatego my zostaliśmy, bo mój ojciec przeżył warszawskie getto ze swoimi rodzicami i na samą myśl, że teraz on miałby wyjeżdżać i ich zostawić, no to w ogóle nie mieściło mu się to w głowie. I dlatego ja dzisiaj tutaj jestem. Ale na przykład w Nowym Jorku. Albo kto wie, nie, my mieliśmy jechać do Kanady. Czyli Toronto, na przykład. Czyli gdzieś, no tak, może bym był hokeistą na przykład. I każda z tych osób została wyrwana w najlepszym momencie swojego życia. Mówię o tych młodszych. Tak, kiedy się ma 20 lat, czy 20 plus, kiedy się kocha, kiedy się pije wódkę, kiedy się tańczy, kiedy się uczy i kiedy w ogóle ma tyle energii, wszystko jest, niezależnie gdzie się jest. To jest ten okres, który ludzie zazwyczaj stamtąd się wywodzą, te przyjaźnie najważniejsze. I nagle ktoś im powiedział, my jesteśmy gospodarzami, a wy już nie. Ktoś sobie dał prawo do wygłoszenia takiego zdania i egzekwował to. No więc oni wyjechali. Natomiast to, czy to był piękny okres w ich życiu? Oczywiście, że był, bo młodość jest piękna. Ale oni dzisiaj patrzą przez tą chmurę czadu, są zatruci tym. To jest coś, co naznaczyło ich na całe życie, ale tamten czas oni przeżyli.
I oni, ja nie znam osoby, która w tym drugim życiu ma tak wielkie środowisko przyjaciół. Ta grupa spotyka się co kilka lat w Izraelu od chyba 80, nie pamiętam, przełomu 80-tych, 90-tych lat, co 2-3 lata. I oni tam na początku, tam przyjeżdżało ponad 1000 osób. Nikt z nich nie ma tylu przyjaciół czy znajomych w tych miejscach, w których mieszkają. To jest ich środowisko. Oni przyjeżdżają tam z dziećmi. Tam było, oni po prostu tam oddychali. To jest jakby taka trochę druga rodzina, taka bardzo duża rodzina. To jest bardzo, znaczy te żydowskie rodziny po wojnie były takie. Więc siłą rzeczy oni dla siebie byli rodzinami, bo wszyscy inni mieli rodziny. Mniejsze, większe, jakieś wujków, stryjków, ktoś tam do rodziny na wieś jechał, a coś. A tutaj po prostu byli tylko ci, co przeżyli. I oni zrobili właśnie tych moich bohaterów, tak? Bo większość z nich jest powojenna. Więc oni mieli siebie, to bardzo szybko budowali zastępcze rodziny. I te więzi, naprawdę takie były, bo człowiek potrzebuje rodziny. I potrzebuje poczucia bycia we wspólnocie. Tak. I tutaj akurat jako polski Żyd oni czuli się po prostu będąc razem. Po prostu tak, nie jestem psychologiem, ale tak mi się wydaje, że to brudziło to poczucie wspólnoty. Znaczy, oni też mieli środowisko nieżydowskie, część z nich. I dla części z nich do 68 roku to nie była jakaś najważniejsza sprawa na świecie. Oni byli Polakami, tutaj się uczyli i te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, robili. Natomiast któregoś dnia ktoś powiedział, a teraz nie, i oni musieli, Polska jest jedynym krajem, którym im nie pozwolono być Polakami. Chciałabym zapytać o taką rzecz, która mnie najbardziej zszokowała, kiedy tam ileś lat temu zaczęłam zajmować się tematyką marca 68, że niektóre osoby dowiedziały się, że są z pochodzenia Żydami, niemalże w momencie wyjazdu. Akurat w tej książce nie ma takich relacji, to są osoby, które wcześniej się dowiedziały albo też wychowywały się w takim domu, że wiedziały, że mają takie pochodzenie. Ale czy pan spotkał się właśnie z takimi osobami, które no, tak w dramatycznych okolicznościach podejmowały decyzję o wyjeździe, dowiadując się niemalże 2-3 dni wcześniej? 2-3 dni to by się nie udało wyjechać, ale Zapraszamy. W tej książce jest ślad takiej historii, że jedna z moich bohaterów mówi, że już jest, opowiada historię, że już jest w pociągu na Dworcu Gdańskim, wsiada pociąg rusza i nagle spotyka kogoś i mówi, co ty tu robisz? On mówi, no muszę wyjeżdżać. On mówi, ale przecież nie jesteś Żydem. On mówi, no właśnie się okazało, że jest. To jest wielki temat, co się działo w tych rodzinach po wojnie. Bo taka potoczna wiedza dla ludzi, którzy nie znają tematu, jest taka, że, no, że Żydzi ukrywali swoje żydostwo, bo to było niewygodne. Prawda jest taka, że po doświadczeniu Holokaustu istotna część ocalonych postanowiła zrezygnować z tego kawałka. Po to, żeby ich dzieci tego nie wiedziały i żeby nigdy nie spotkały ich złe konsekwencje z tego powodu. Trochę ochrona jakby. No zdecydowanie. Tak, żeby nie było na nich, to co się wydarzyło w czasie wojny, było dowodem na to, że ten pierwiastek potrafi przynieść tragedię. Więc jedyny sposób, jaki potrafili ci, którzy zdecydowali się na założenie rodzin, postanowili ich chronić. I chronili. Te dzieci żyły w najdziwniejszych domach na świecie, no bo tam była jakaś tajemnica wisiała. Nawet jeśli dziecko nawet jeśli ta tajemnica nie jest zwerbalizowana, nie mówi się, o tym nie mówimy, tylko po prostu coś wisi, no to czuć. Jest jakieś napięcie w jakiejś konkretnej sprawie. No i się rośnie w takim czymś i
jest, to wpływa na psychikę człowieka. Ja już nie chcę się zagłębiać jak i tam, ale to... Ciężko jest być szczęśliwym, wychodząc z takiego domu. O, może tak najprościej, bo ciągle coś wisi. Wtedy, kiedy się to przelewało nagle, to dla wielu z nich to była ulga, bo nagle wszystko stawało się jasne. Wszystko jakoś się zaczynało składać do kupy i oni zaczynali rozumieć, co się dzieje. Na pewno, że byli źli na tych rodziców tam, ale kto nie jest zły na swoich rodziców? No każdy tam ma taki etap, że z bardziej lub mniej. Największe dramaty odbywały się wtedy, kiedy to się okazywało po śmierci rodziców. Tak? Bo jest taka fundacja Spielberga, która zarejestrowała tego Spielberga od szczęki i tak dalej, zarejestrowała świadectwa wszystkich, do których im się udało dotrzeć, ocalonych z Holokaustu na całym świecie. To są dziesiątki tysięcy nagrań i część ludzi, którzy się godzili na te nagrania, robili to w tajemnicy przed swoimi dziećmi. I dzieci po śmierci swoich rodziców znajdowały te kasety, tak, bo im przysyłano te kasety. Dzisiaj to już jest wszystko dostępne, możecie Państwo obejrzeć to w sieci. Natomiast umierał ojciec, i te dzieci wiedziały, że są Żydami, że ten tata był Żydem. I nagle siadają przed telewizorem i ten ojciec im opowiada, co mu się wydarzyło w życiu. Jemu się wydarzyły najgorsze rzeczy, takie, których my tu wszyscy razem do kupy nie wymyślimy. I to dziecko dorosłe siedzi przed tym telewizorem, płacze. Płacze, bo nie zdążyło porozmawiać z ojcem o tym. Płacze, bo nie zdążyło go przeprosić za to, jak się w stosunku do niego zachował, bo wściekłe na niego, że on jest taki. Płacze z żalu nad nim, płacze nad wszystkim. I to jest, stąd są terapeuci, którzy się wyspecjalizowali we wspieraniu, w pracy nad tą traumą. Są ludzie, którym po prostu wybuchł granat w domu, no, w dużym pokoju. Nie wiem, 40 lat po wojnie, 50. W swojej książce w jednej z opowieści wspomina Pan właśnie taką sytuację, gdzie osoby, które wyemigrowały, uświadamiają osobom w Polsce pochodzenie, ponieważ rodzicom tych ludzi udało się utrzymać w tajemnicy to, że ojciec był Żydem. Więc gdzieś nawet w pewnym momencie czytuje Pan, że drogi czytelniku nie zgodzili się na ujawnienie swoich danych osobowych, czyli musieli przeżyć ten szok właśnie. Znaczy mówi Pani o sytuacji, że jest jakaś rodzina, która część została, część wyjechała i oni się odnajdują po latach. Znaczy to jest, już nie chcę zdradzać, bo tam jest trochę taka sytuacja, jak nie dzięki mnie, tylko dzięki los tak zbudował tą opowieść. Opowieść na film, o tak bym powiedziała. Opowieść na film i z takim wątkiem, no, z poważną zagadką, która się rozwiązuje. W każdym razie ci, którzy są Żydami i są dzisiaj w Izraelu, odnaleźli swoją rodzinę, o której praktycznie nie wiedzieli, która jest w Polsce, zaczynają się kontaktować, jest super, ale jak przychodzi co do czego, to już niestety w książce nie możemy zamieścić nazwiska tych, którzy zostali, bo lepiej nie dla wszystkich, się okazuje. A to mówi tylko o nas, nie o tych ludziach. To mówi o tym, w jakim, że ten lęk, w którym oni żyją i ta obawa jest dalej żywa. No. Chciałam za chwilę porozmawiać o tym, jak przebiegały te spotkania z tymi osobami, które udzielam swojej wypowiedzi do książki. Ale jeden fakt właśnie, a propos jak rozmawiamy o tożsamości, bardzo mnie zainteresował, ponieważ praktycznie każdej osobie zadawał Pan pytanie, kiedy się dowiedziała o tym, że jest Żydem, czy ma takie pochodzenie. Nie zadawałem. Ja zadawałem, przepraszam, bo to tak miło się zachowałem, ale nie muszę. Ja zadawałem, znaczy po pierwsze ja jechałem w tą podróż nie mając takiego
kwestionariusza, takich pytań obowiązkowych, które miałbym zadać. A no ja po lekturze doszłam do wniosku, że miał pan. Bo to tak wygląda, bo w trakcie zrozumiałem, że po pierwsze muszę... że bardzo ciekawe jest, kim oni byli wtedy. Tak więc się pytałem, czy byłeś wtedy Polakiem, czy byłeś Żydem. I wtedy często wypływały te historie, że wtedy byłem, albo nie byłem, albo się dowiedziałem później, albo zadawałem też pytanie, kim jesteś dzisiaj, czy jesteś Polakiem, bo już czy jesteś Żydem, to nie zadawałem, bo... No już wszyscy byli, wszyscy wiedzą. Że tak. I to mówiło o tym tak naprawdę, co się wydarzyło przez te lata, czy oni może nie byli, a dzisiaj się czują Polakami, a może wtedy byli, a dzisiaj po tym wszystkim, co się wydarzyło, w ogóle nie chcą o tym słyszeć. I zadawałem jeszcze trzecie pytanie o co ci zabrał marzec. I to też w trakcie wymyśliłem, nagle pomyślałem, że to są takie rytmy, które pomogą mi zbudować książkę, którzy tam są różne historie, ale będziemy słyszeli, co się działo z ich tożsamością w trakcie. To jest bardzo ciekawy wątek, bo rzeczywiście możemy usłyszeć, że na przykład ktoś dopiero na wyjeździe poczuł się polskim Żydem, albo że wręcz teraz nie wie, czy jest szwedzkim Żydem, polskim Żydem, kim jest, albo na przykład jest Izraelczykiem w tej chwili. To są bardzo ciekawe wątki, bo pokazują przemianę świadomości tych osób. I też te pytania, jestem zwolennikiem zadawania pytań otwartych, a nie takich, na które można odpowiedzieć tak, nie wiem, albo Polak. I to są pytania, które są raczej nieotwarte, ale bardzo szybko się okazało, że one otwierają, no, że to pytanie powoduje, że płynie rzeka historii. I tego, no właśnie historia o tożsamości, więc to działało. No ja byłem, cieszę się, że to w porę zauważyłem. Są także inne pytania, ponieważ też pyta pan o rodzinę, czyli jak ta rodzina wyglądała wcześniej. Niektórzy docierają do tych wojennych opowieści, bo każdy z nas pochodzi z jakiejś rodziny. Akurat w przypadku Żydów polskich w XX wieku jest to trudne pytanie, bo tak jak pan powiedział, no, ocalała garstka, to był... No, Żydzi byli po prostu skazani na to, żeby nie być. Tak sobie pan Hitler wymyślił to. Ale tutaj też zadaje pan pytania właśnie o rodzinę i to też buduje taki cały obraz tego, kim ta osoba jest. Czy kto żył, kto nie żył, kto przeżył i jak to wpłynęło na tą osobę. I to poczucie zagrożenia, bo myślę, że to jest bardzo ważne. To są potomkowie tych, którzy ocaleli, którzy przeżyli horror II wojny światowej, który być może my już powoli zapominamy, co to była II wojna światowa, ale to był naprawdę horror i nieustanne poczucie zagrożenia. I nagle, kiedy taka sytuacja dzieje się, ci ludzie, którzy mają takie doświadczenie wojenne, nagle mówią, trzeba wyjechać, bo przecież sytuacja się powtarza. Za chwilę być może nas postawią pod ściany. I no, czyli to był jeden punkt odniesienia, który oni mieli. Jak zaczynało się mówić, zaczynali czuć, że wzbiera antysemicka fala, to nie wiedzieli, jak to się może skończyć. No więc duża część postanowiła nie czekać. Duża część rodziców postanowiła zachęcić czy zmusić swoje dzieci do wyjazdu, żeby je ratować. To było 23 lata po wojnie, proszę państwa. Uświadommy sobie, co my robiliśmy 23 lata temu. Jeżeli ktoś miał takie doświadczenie jak II wojna światowa i nagle zaczyna się coś takiego dziać, to ja rozumiem to zagrożenie, ponieważ to nie było tak, że ktoś przychodził i mówi, ty musisz wyjechać. Ale ta presja psychiczna, która była na tych ludzi, ten nacisk, ten mówienie już w 67 roku o piątej kolumnie, ta atmosfera tak gęstniała, że ci ludzie czuli się, że być może za chwilę będzie drugi, być może, nie wiem, być może będzie drugi Holokaust. Oni rzeczywiście tak myśleli, że to być może nawet zakończy się Holokaustem? Znaczy, oni myśleli, że po takich rzeczach przychodzi tragedia i nie ma co czekać, że trzeba uciekać.
ale żeby Państwu popsuć humor jeszcze bardziej, powiem, że dzisiaj żydowskie dzieci, które chodzą do publicznych szkół, słyszą do gazu, mydło, przychodzą do domu, pytają się, czy będziemy mieszkali w getcie. I ich rodzice im mówią, którzy też są w strasznych tarapatach, mówią, nie będziemy mieszkali w getcie, bo teraz jest państwo Izrael, w którym co prawda nie zamierzaliśmy mieszkać, ale jeśli przyjdzie już co do czego, to będziemy mogli tam wyjechać, mimo że nie mamy w planie. Więc to są rzeczy, które mówimy o 68, a dzisiaj To poczucie zagrożenia nadal funkcjonuje. No, to nie jest poczucie zagrożenia, to jest po prostu tak się zachowują inne dzieci w szkole. Ja nie mówię, że wszystkie, tak? Ale historia chłopca, do którego krzczano mydło i że pójdzie do gazu przez pierwsze 2 tygodnie lutego, naprawdę tam od ten 26-7, co ta uchwała IPN-u, to nie trzeba było długo czekać. Pierwsze 2 tygodnie lutego temu chłopcu w Warszawie zatruto życie i on nie wytrzymał i podszedł i dał komuś w ciup, no. A w tej szkole jest monitoring, ale monitoring nie ma dźwięku. I na tym filmie widać, jak on podchodzi, daje komuś w ciup. I... No. Historia się nie zakończyła jeszcze, ale ten chłopiec, który dostał w dziób i mówił takie rzeczy z innymi kolegami, on tego sam nie wymyślił, oni mają 10-12 lat. On nie mógł wymyśleć do gazu, ani nie mógł wymyśleć mydło. On się skądś tego dowiedział. Ktoś poczuł, że może powiedzieć przy swoich dzieciach takie zdanie. Więc rozmawianie, my nie rozmawiamy o jakiejś przeszłości odległej, 68, 50 lat temu, czy oni teraz przyjeżdżają świętować. Nie, to jest właśnie, dzisiaj jest ta tama, w niej już jest ta, nie dziurka, już jest dziura, już to wali i ochlapuje nas wszystkich. To może porozmawiamy o tytule, który odnosi się do biblijnej księgi, do Księgi Wyjścia. Tak myśląc na temat tego tytułu, pomyślałam sobie, że Mojżesz dostał obietnicę Ziemi Obiecanej, dlatego wyszedł. Oni nie dostali tej Ziemi Obiecanej, oni zostali jakby przymuszeni przez tych Egipcjan, czyli Polaków, czyli władze komunistyczne Polski, do tego, żeby szukać sobie tej nowej Ziemi Obiecanej. Tak. Nie do końca bym tutaj, nie do końca mi ten tytuł pasuje, jakby patrząc przez biblijną historię Mojżesza. I jakie jest pytanie? Dlaczego akurat taki tytuł? Ja myślę, że dobry tytuł to jest taki, który jest wieloznaczny. Bo jeśli jest, wszystko jest jasne, no to wszystko jest jasne. A ta historia jest bardziej skomplikowana. Ja nie będę tłumaczył tego tytułu, ale myślę, że on jest na przykład wspólny dla judaizmu i chrześcijaństwa. Co jest jego... Lubię w nim to. Lubię w nim też to, że przyszedł taki moment, że trzeba wyjeżdżać. Znaczy nie lubię, że tak się stało, ale akurat w przypadku tych dwóch słów uważam, że też te dwa słowa, to jest, od razu odnosimy je do Starego Testamentu, ale możemy zapomnieć, jeśli to w ogóle jest możliwe, o Starym Testamencie. I to jest Księga Wyjść mogłoby być, prawda? Odnotowujemy coś, tak? Tak jak się wychodzi z zakładu pracy i gdzie podpisujemy, że wchodzimy albo wychodzimy. Albo z ojczyzny. Albo z ojczyzny. Ciekawa jest także okładka, bo jak Państwo pewnie widzą, jak mam skojarzenie oczywiście z Budką Graniczną, że to jest właśnie to wyjście. Przez tę okładkę i dwie pozostałe z tej trylogii, Oskarżam Auschwitz, który teraz będzie ponownie wydany, i Ocalenie z XX wieku, mają wspólną szatę graficzną i to jest projekt studia Fajne Chłopaki z Łodzi i ja jestem zachwycony tym i bardzo się cieszę, że się tak udało.
No, jest to wieloznaczne i bardzo rzeczywiście oddające treść książki. Oczywiście chciałabym także, żeby Państwo, żeby to nie był tylko mój tutaj dialog z panem Mikołajem Grünbergiem, ale jeżeli Państwo by mieli jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę sobie przygotować, albo jeżeli już nawet ktoś chciałby zadać pytanie, to oczywiście zachęcam. Można? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Grzegorz Domosławski, tak, ci przepraszam, dziękuję za podpowiedź. Spodobało mi się, czy też zaakceptowałem w pełni pana propozycję zadawania pytań otwartych. My przez wiele lat baliśmy się na przykład użyć słowa Żyd. Dzisiaj ono już wchodzi normalnie do obiegu społecznego, do obiegu politycznego. Na pierwsze strony gazet. Dziś jeszcze jest takie drugie słowo, które jest praktycznie zakazane, polski antysemityzm. O tym się też trudno nam mówi. Na przykład pani uprzejmie powiedzieć, komuniści wypędzili. Znaczy powiedziałam Polacy wypędzili. I to historia nie zaczęła się przejść, już kończę. Bardzo świadomie powiedziałam Polacy, po czym powiedziałam władze komunistyczne. To było bardzo świadome. A ja uważam, że to jest duże utożsamienie i takie szukanie alibi w komunistach. Polacy wypędzali Żydów i problem polsko-żydowski trwa setki lat. Niedaleko należy sięgać tylko do międzywojennego dwudziestolecia. Nie będę mówił, bo to są znane sprawy. W związku z powyższym mam pytanie do pana, otwarte pytanie. Czy polski antysemityzm, pana zdaniem, nie jest elementem polskiej tożsamości, który jest nieprzemijający i w związku z powyższym jak mamy się ułożyć, jeśli on jest nieprzemijający? I moim zdaniem księga wyjść jest lepszym. Znaczy lepszym, no. Trudno być lepszy, gorszy. Jednak mi się wydaje, że proces jest nieustanny. Ja szukam teraz audycji z wypowiedziami pana profesora Pawła Śpiewaka w programie drugim Polskiego Radia. I zastanawiam się, ile jest nienawiści z naszej strony i niechęci ze strony żydowskiej. Bo on używa bardzo ostrych sformułowań, którym ja nie godzę się osobiście. Bo polską nienawiść wobec Polaków i wobec Żydów, to ja widzę i rozumiem. Natomiast ta niechęć tej audycji pana profesora troszeczkę mnie zaskakuje. I w związku z powyższym moje pytanie, już sumujące moją wypowiedź, byłoby następujące. Czy sami lekko nie jesteśmy winni tej sytuacji? Czy jest możliwość zdefiniowania kulturowego, politycznego, społecznego pojęcia polskiego antysemityzmu, który mi się wydaje, bo ja przeżyłem 68, dobrze to pamiętam. Czy to jest element, gdzie powinniśmy znaleźć jakieś bycie ze sobą, czy obok siebie, kiedy wiedzą, że to zjawisko jest trudne do usunięcia, w moim odczuciu niemożliwe do usunięcia. Już kończę, przepraszam. Każdy Polak jest ukrytym lub jawnym antysemitą. Ja w pewnym momencie, notując nazwiska... Już kończę, przepraszam. Bo się rozgadałem. Przepraszam bardzo. Dobrze, że... Ja uważam... Pytanie, czy to jest element nieusuwalny? Ja uważam, że nie wolno wypowiadać zdań. Każdy Polak jest antysemitą. I nie dlatego, że Państwo zareagowaliście, tylko uważam, że tak nie jest. Bo gdyby tak było, to ja bym nie czekał tyle lat i nie mieszkałbym w Polsce, bo bym musiał przyjąć to, co Pan mówi. Nie uproszczenie, rozumiem. No, uproszczenie, nie dało się żyć. Że 90%? 80%. W Polsce jest olbrzymi potencjał na antysemityzm. Dzisiaj o tym wiemy. Przyszedł taki moment, że ci ludzie, którzy wygłaszają te haniebne słowa, są mainstreamem. Całej reszty jeszcze nie słychać. A to nie dlatego, że cała reszta temu przytakuje, czy to popiera,
tylko ich słychać najbardziej. Dopóki ich będzie słychać najbardziej, to będą mówili w naszym imieniu. I pozwalam sobie mówić też my, bo ja też jestem Polakiem. I czy to jest nieusuwalne? Ja nie oceniam tego na 80%, nie powiem na ile oceniam, bo nie wiem, bo myślę, że każda liczba może się obrócić przeciwko mnie, bo nie wiem, skąd miałbym ją brać. Więc uważam, że wtedy, kiedy jest potrzebne politykom dodatkowe punkty w sondażach, to oni wtedy stawiają na tę grupę. I widać, co się stało. Po położeniu tej karty na stół wzrosło rzeczonej partii o 6%. 6% to nie jest 90%. Ale może tam już było trochę, może nie było. Ja nie wiem. Ja wierzę w to, że to nie jest większość. Bo jeśli by to była większość, to ja bym musiał się, bym nie tracił czasu na spotkanie z państwem, tylko już dawno bym wyjeżdżał. I to nie jest kpina ani ironia, tylko to byłby, znaczy musiałbym być debilem, żeby przyjmując taką teorię, dalej tutaj siedzieć. Ale ja nie mam dokąd jechać, bo to jest mój kraj. Ja się tu wychowałem, to jest mój język, tu mam przyjaciół. Piszę w tym języku, mimo że piszą do mnie codziennie, dostaję maile na temat tego, żebym pisał w swoim języku. I one nie są miłe. Bo to jest mój język, a ten język, który mają tamci autorzy na myśli, ja nim nie władam. I już, no. Więc uważam, że jest wielki potencjał w Polsce. I władza i w 68 roku, i teraz, i w międzyczasie kilka razy, i w 89, w 90 latach paru naszych władców udowadniało, czy wygłaszało zdania, że są Polakami od pokoleń i próbowało wymagać od innych takich. To jest, mimo że nie pada słowo Żyd, wiadomo, o co chodzi. Może troszkę uspokoimy emocje. Bardzo dziękuję za pytanie. Chciałam powiedzieć, że troszkę ad vocem. Ostatnio poznałam 86-letnią panią, która mieszkała w przedwojennej Polsce, która jest ocalałą z Holokaustu. I w pewnym momencie też zadałam jej pytanie, kim ona się czuje. Mieszka od 60 lat pod Tel Awiwem. Wyjechała w 58 roku z Polski. Rozmawiamy sobie przez Skype'a, przez internet i ona mi powiedziała, że boli ją sytuacja w obecnej Polsce, ponieważ cały czas Polska dla niej jest pierwszą ojczyzną. Nie Izrael, w którym mieszka od 60 lat, w którym miała drugiego męża, ma teraz rodzinę, z której jest bardzo dumna i właśnie myślę, że rys charakterystyczny dla wszystkich ocalałych po II wojnie światowej to, że na przykład w swojej książce, w swoich wspomnieniach umieszcza wszystkie zdjęcia wszystkich swoich bliskich, bo to jest jej rodzina i ona jest dumna z tej rodziny. Ale mówiąc o tożsamości, ona cały czas mówi, że ją boli, co się dzieje w Polsce, bo ona jest Polką. Jest oczywiście Żydówką, ale jest Polką. I to jest właśnie chyba to, że dlaczego staram się zrozumieć właśnie tych bohaterów pańskiej książki, jak oni musieli się czuć w momencie wyjazdu właśnie, czując się Polakami, tak jak pan się czuje Polakiem. Oni się też czuli takimi samymi Polakami. No oni się czuli, jakby im ktoś napluł w twarz. Ale jeszcze wracając do pani koleżanki skype'owej, są większość osób z tego pokolenia, nie mając, znaczy nie będzie z panią rozmawiała, mimo że mówią między sobą dzisiaj po polsku, dlatego że oni wyjechali, doświadczyli tutaj strasznych rzeczy i znaczy ona jest niereprezentatywna. Niezależnie od tego, jak strasznie to brzmi. Tak, są ludzie, którzy przeżyli wojnę w Polsce i wyjechali po wojnie i do dzisiaj nie będą rozmawiali z nikim z Polski. Ja bym się nie zgodziła.
Że są tacy ludzie? By się pani nie zgodziła? Nie dalej jak kilka miesięcy temu byłam w Izraelu u swoich przyjaciół. A nazywam się Jola Zaworska. I spotkałam się tam z grupą polskich Żydów, około 300 osób. Zarówno w Tel Awiwie, jak i w Hajfie, jak i w Jerozolimie. Spotkałam ludzi właśnie zali z 50 lat. Moja przyjaciółka grała mi na koncercie Chopina, bo się czuje Polką, kocha Polskę. Nie, ale to, co pani mówi, nie przeczy temu, co ja powiedziałem. Ja mówię, że są ludzie, nie wszyscy Żydzi, którzy wyjechali z Polski, nie powiedziałem. Ja chcę powiedzieć o tym, że grupę, którą ja spotkałam, ta grupa jest, ta nostalgia w nich jest tak wielka i... To dlaczego tu nie wracają? Są już starzy. Mają tam dzieci, mają tam wnuki. Budowali tamten kraj, są dumni z tamtego kraju. Stąd jednak musieli... I tam im nikt nie mówi, nigdy nie powie. Wynocha. Tam im nikt nie powie. To prawda. My nie, nasze zdania nie są w konflikcie. Ja wiem. Tak, bo ja też... Chcą podzielić tym. Tak, tak. Są ludzie, którzy piszą po polsku. Tak, jest cudowna pisarka Iri Tamiel. Czy państwo znają, polecam gorąco jej tekst. Ona pisze, pisze po polsku też, ale jest opowieść, jeśli mogę teraz. Tak, bardzo, bardzo proszę, proszę. Tak, mamy czas. Tak, ja pilnuję czasu, jeszcze mamy czas, spokojnie. Ona miała wieczór autorski, ona jest, no, była dziewczynką, która przeżyła wojnę w Polsce, pochodzi z Częstochowy. I dosyć szybko po wojnie wyjechała do Izraela. I przy którymś kolejnym swoim tomiku, bo ona wydaje opowiadania i wiersze, tomiku poetyckim, miała spotkanie autorskie w Częstochowie i zadano jej pytanie. Bo ona im opowiadała, że tu mieszkała w Częstochowie, że istotna część miasta to byli Żydzi. I ktoś się jej zapytał, zadał jej pytanie, dlaczego nasi rodzice i dziadkowie nam nigdy o was nie mówili? I Irit mu odpowiedziała, że dlatego wam o nas nie mówili, bo przykrywają was do dzisiaj naszymi kołdrami i karmią, dają wam jeść naszymi łyżeczkami. To nie jest proste wszystko, tak? To jest w tym tyle bólu i ci ludzie, o których pani mówi, ja znam to pokolenie. Oni mają wielką nostalgię, tak jak ci, o których mówiliśmy przedtem, ale oni po to wyjechali, żeby ich dzieci nie urodziły się tutaj. Ja zadam pytanie proste, otwarte i może najpierw. Od dziecka się zastanawiam nad przyczynami antysemityzmu i nie umiem tego zrozumieć. Przecież karty naszej historii zawsze były, no nie zawsze, ale słynęliśmy z otwartości, z tolerancji, z tego, że przyjmujemy różnych, o różnych wyznaniach ludzi, prawda? Już wspomnę czasy Kazimierza Wielkiego. To dosyć odległy czas. Dosyć odległy czas. Ale on zaprosił Żydów przecież. Ja wiem, ale... Prawda? I zawsze słyszeliśmy jako społeczeństwo z tolerancji, co się z nami, Polakami, w tej chwili stało. Że nie tylko antysemityzm wziął górę, ale jesteśmy okropni nawet w stosunku do pracowników z Ukrainy. Ja obserwuję ten proces od lat, w jaki sposób polskie rodziny potrafią traktować kobiety z Ukrainy. To się po prostu nie mieści w głowie. Pytanie jest takie, co jest przyczyną antysemityzmu według pana? Gdzie leży podstawa tego antysemityzmu? Bo przytoczę jeszcze... Proste pytania w twarzy. Tak. W XVI wieku przecież nakazano Żydom opuścić Hiszpanię w ciągu 3 miesięcy. Musieli wszystko spieniężać i wyjeżdżać, albo przejść na religię katolicką. I też dosięgnęła ogromna trauma tych ludzi, prawda? Rozproszyli się po całej Europie. I uważam, że antysemityzm nie jest tylko specjalnością polską. Z historii widać, że wiele narodów się dopuszczało takich, no, haniebnych posunięć.
I na jakiej podstawie? Bo dlaczego akurat Polak jest lepszy niż Żyd i dlaczego Polak jest może lepszy niż Ukrainiec czy Rosjanin? A w tej chwili odczuwa się bardzo mocne napięcia na tle narodowościowym, co w dobie współczesnej historii jest po prostu niezrozumiałe dla ludzi wykształconych w demokracji. Więc powracam do pytania. Co Pana zdaniem jest przyczyną tego? Ja mam swój rozum i nie położę głowy pod ten topór, tym bardziej, że to potem będzie na YouTubie, więc ja już dostaję wystarczającą ilość potwornych maili. Natomiast uważam, że to dobre samopoczucie na temat tego, jakim jesteśmy tolerancyjnym narodem. W przyszłości. Kiedy? Nie wiem, no to coś mówi tak, że tak cudownie było między wojną. Moi dziadkowie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby studiować, bo tu był numerus clausus, numerus nullus. Siedzieli w osobnych ławach, stali gdzie indziej, albo ich lali, albo ich nie wpuszczali na uniwersytety. Tak? Ja bym nie chciał się w to zagłębiać, nie tylko dlatego, że nie położę tej głowy pod ten topór, ale do tego są potrzebni naukowcy, tak, historycy, którzy potrafią zrobić taką analizę. Ja jako psycholog mógłby powiedzieć. Jako psycholog uważam, że poczucie wyższości i tutaj tę wiedzę, ostatnio odbyłem taką rozmowę w domu, odbyliśmy, no już ktoś czytał to, więc muszę, żeby być fair, powołać się na moją żonę. Zadałem takie pytanie, skąd się bierze to poczucie wyższości? No więc odpowiedź dostałem prostą, że poczucie wyższości bierze się z poczucia niższości. I wtedy, i to jest bardzo mądre. I dalej mogę pani oddać mikrofon, niech pani tą diagnozę tutaj mówi. Ja bym była bardziej odważna. Proszę bardzo. Dziękuję za mikrofon. Uważam, że my jako Polacy sobie wystawiamy jak najgorsze świadectwo, niestety. I to nie tylko właśnie, mówię, w tej chwili Żydem polskim to jest Ukrainiec, który jest od nas ekonomicznie... Rosjanin. Proszę? Rosjanin. I Rosjanin. Wietnamczycy, do których Azjaci, do których się mówi na ty, z niewiadomego powodu. Ja jestem może trochę specyficzną osobą, ponieważ powiem krótko. Wychowałam się w mieście Włocławek, który przed wojną był wielonarodowym miastem. Moja mama miała przyjaciółkę żydówkę, z którą siedziała w jednej ławce i się z nią przyjaźniła. Odwiedzała się w domach. Moja ciotka uczyła się zawodu w Warszawie od żydówki. Bardzo dobrych była stosunkach. W mojej rodzinie nigdy się nie mówiło, w Włocławku żyli Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Żydzi, Polacy i Niemcy, którzy mieli w rękach cały przemysł, prawda, a Żydzi mieli handel. I ja w życiu, w mojej rodzinie nie słyszałam, że ten jest lepszy, a ten jest gorszy. Mama miała przyjaciółki Ukrainki, Białorusinki i to było normalne. I czy nie mogłoby być tak dalej, prawda? Znaczy ja jestem za. Ja też. Tak, i myślę, że 99% tej sali też jest za. Tak, z Wietnamu 3 lata, bo nikt nie chciał mieszkać. Dzięki temu już 75. Dziękuję bardzo, bo już kolejne osoby chciałyby zabrać głos. Bardzo przepraszam. Tak, już podaję. Dzień dobry, Marta Jankowska. Ja chciałam pani odpowiedzieć troszeczkę. Polecam pani wspaniałą książkę profesora Zygmunta Baumana Obcy u bram. I ona wyjaśnia w dużo szerszym kontekście, skąd się biorą w ogóle zachowania ksenofobiczne, nie tylko antysemityzm. I ja w niej akurat znalazłam odpowiedź, skąd to się bierze. To jest jakby wpisane w nasz gatunek, czyli w gatunek ludzki. Ja chciałam pana zapytać, panie Mikołaj, właściwie nie zapytać, tylko powiedzieć, że jest nam pan bardzo bliski. Tutaj jestem z moją studentką Martą, dlatego że cały ostatni semestr pracowaliśmy nad tekstami z pana książki Rajwach, dlatego że ja prowadzę zajęcia na Akademii Muzycznej, zajęcia, które się nazywają ogólnie zajęcia z aktorstwa dla śpiewaków operowych w przyszłości. I spędziliśmy całą zimę nad pana książką i chciałam powiedzieć, że bardzo panu dziękujemy, bo to była fantastyczna podróż i mocno emocjonalna i intelektualna też. I
Ja chciałam się podzielić taką swoją fascynacją pana książkami, tym odkryciem, które mnie spotkało jakieś 2 lata temu. I mam nadzieję, że jest już grupka osób, które będą wiernie towarzyszyć temu, co pan pisze. Także dziękujemy bardzo. Ja bardzo dziękuję. Pytanie, mogę. Jeżeli podziękowania, to ja też, jeżeli mogę, to w tej chwili podziękuję, bo dziękowałam osobiście przed spotkaniem, ale bardzo dziękuję za Oskarżam Auschwitz. Bo to jest kolejna książka, tak, znaczy koncert podziękowań. Dziękuję bardzo. Bo z kolei to jest dla mnie bardzo ważna książka, ponieważ ja straciłam kogoś w rodzinie w Auschwitz i ja identyfikuję się z tym drugim pokoleniem, które jest opisane w książce Oskarżam Auschwitz. Elżbieta Goetz, nie będę opowiadać o sobie i o tym, co czytałam, nie czytałam i tak dalej. Ja jestem ciekawa jednej rzeczy. Z rozmowy z Krzysztofem z Warszawy wynika, czy wynikło, że ani on, ani pan oczywiście nie lubicie antysemitów, ale też nie lubicie filosemitów. Czy mógłby mi pan powiedzieć dlaczego i kto według pana jest filosemitą? Proszę, już uderz w stół. Ja uważam, że skrajności są niebezpieczne i że generalnie czy to wahadło w jedną czy w drugą za bardzo, to źle wróży. A kto jest filosemitą? Ja uważam, że jeśli... Jeszcze przedtem bym mógł coś powiedzieć, no jak pan się zgłosił, to teraz muszę taktownie... Mogę powiedzieć? Nie, przykro mi bardzo, ale jestem ciekawa pana. Poprosimy pana Mikołaja. Zaraz się dowiemy, że dla każdego to znaczy co innego. Ja pytam, co to znaczy dla pana? Dla mnie to znaczy, że ktoś za bardzo kocha Żydów. Czyli bezkrytycznie? Nie wiem, za bardzo. Za bardzo to za bardzo. I potem są kłopoty. Albo za bardzo nie lubi, to też są. Jeżeli kocha to za bardzo, to miłością ślepo. Nie, tam... Nie chciałbym o miłości tu za dużo, bo to... Ale nie, no, że to jest... Że ten... Czy to jest plus, czy minus, jak jest wychylone za w skrajność, to znaczy dla mnie, jeśli ktoś musi mówić mi, zapewniać mnie, nie, że dla niego Żydzi są okej, okay, bo tak jak są Wietnamczycy okej, okay, Polacy okej, okay, on mi musi mówić nie, ja kocham Żydów bardziej. Więc myślę, oho, zaraz będzie ale. Tak już bardziej klarownie nie potrafię. Dziękuję. Miałam kolejne pytania, ale widać, że ich nie zadam. Proszę. Takie pytanie, nie wiem, czy nie będzie zbyt osobiste, ale najwyżej pan nie odpowie. Bo mówił pan, że rodzice nie wyjechali ze względu na dziadków, ale jednak rozważali tą Kanadę. Czy myśli pan, że dziadkowi mieli jakieś wyrzuty sumienia, że rodzina nie wyjechała przez nich? Czy w ogóle ktoś żałuje w pana rodzinie, że jednak nie wyjechaliście? Dzisiaj sytuacja w mojej rodzinie jest taka, że ja jestem najstarszy. Więc nie ma kto żałować. Mój tata, który jest jednym z bohaterów tej książki, zmarł w listopadzie. I są odpowiedzi na pytania, które pani mi zadaje w tej książce. Więc pozwolę sobie zachęcić, bo tam to jest ładnie powiedziane przez mojego tatę. I oczywiście, że po tym, co się wydarzyło w 1968 roku, no oni całe życie już się zastanawiali, czy dobrze, czy niedobrze, czy ten 68 się już skończył, mimo że już były 70. lata, 80., czy jeszcze nie skończył. Zdradzając puentę, może dla tych Państwa, którzy nie przeczytali, pozwolę sobie przeczytać ostatnią rozmowę z moim tatą. Mogę? Zapraszam. Tato, kiedy skończył się twój 68 rok? Synku, rok kończy się w grudniu, ale rozumiem, że nie o to pytasz. Dobrze wiesz, o co pytam. Kiedyś myślałem, że skończył się w okolicach połowy lat 70. A dzisiaj co myślisz? Że jeszcze się nie skończył. I to był sierpień, wrzesień 2017 roku. Więc... No, to jest odpowiedź. A jeśli pani pyta mnie, czy
ja nie żałuję, że oni wyjechali, czy nie wyjechali, czy... To ja nie żałowałem, w ogóle nie myślałem o tym do momentu, kiedy pan Giertych został ministrem edukacji i zaczął zmieniać listę lektur. A wiadomo, że jak się zaczyna zmieniać, że jak są książki, które są niedobre, to już potem leci. No ale potem poleciało tak, że oni się wywrócili. A dzisiaj pewno, że myślę ciągle o tym, czy to dobrze, czy źle, że moi rodzice wtedy nie wyjechali. Ja mam to szczęście dzisiaj, że mam dorosłe dzieci i nie muszę podejmować decyzji pod ich kątem. Już większość wyjazdów, emigracji jest po to, żeby dzieciom było lepiej. Ja nie mam tego dylematu, bo moje dzieci to robią same. A mogę jedno pytanie. Kontynuując właśnie, czy dla pozostałych bohaterów tej książki Marzec 68 się już skończył? Czy nie? Pozostałych, w sensie tych, którzy wyjechali. Tak. Znaczy niekoniecznie tych, którzy także zostali, tych 27 osób. No nie zadałem im tego pytania. Nie umiem powiedzieć w ich imieniu. Nie umiem. Ja chciałem pana zapytać, czy pan jest praktykującym psychologiem? Nie. Ja przez lata, jak padało właśnie to zdanie, że jest psychologiem, to mówiłem, że byłem. A potem już, tak jak pada słowo, że jestem fotografikiem, to wtedy zawsze mówiłem nie, że jestem fotografem, bo... Ale już teraz nie mówię, ale ja nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem psychologiem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że odbyłem pewien trening i na studiach, i ciut potem, i na różnych stażach, że nabawiłem się pewnych narzędzi, ale żeby było jasne, ja nie zajmuję się diagnozowaniem moich rozmówców, tylko jeśli jakoś korzystam z tej wiedzy, którą dostałem, to w tym, że im nie przerywam, że umiem wytrzymać pauzę i liczę na to, że wiem, że pauza jest dobra, bo jest najdynamiczniejszą częścią rozmowy, zaraz coś przyjdzie i że, no, że być może dlatego łatwiej mi się rozmawia. Tylko i myślę, że to zawdzięczam tej formacji, którą odebrałem. Bohaterowie, z którymi pan rozmawiał, oni odczuwali to, że jest pan psychologiem i chętniej rozmawiali na przykład? Czy to było bardziej na zasadzie, że ktoś zapytał mnie o moją historię? Czy w ogóle ludzie lubią mówić, bo kłopot z rozmową jest taki, że nie dajemy, każdy chce coś opowiedzieć, więc średnio idzie ze słuchaniem. Więc jak już ktoś chce słuchać, to jest bardzo komfortowa sytuacja. Ja nie przyszedłem się przepychać i mówić, zaczekaj, to twoja historia, to nic, ja ci opowiem moją. Tylko przyszedłem słuchać i jeszcze zadawałem pytania. Pewno, że były jakieś historie, jakieś wątki, które gdzieś tam odpływały w boki, które nie były istotne dla mnie, więc no też bez... Jestem dosyć asertywny, więc... To widać. Dzięki. Więc mówiłem, dobra, to nie, a mnie interesuje i... Czasami brutalnie. I wydaje mi się, że... Ale nie przekroczyłem nigdy... Ja nigdy nikt nie walnął ręką w stół i powiedział wynocha. Dla mnie to jest dowód, że albo... Też się nie zdarzyło, jak oni mówią, nie, jak się będziesz zachowywał, to ci nic nie opowiem. Też się nie zdarzyło. Więc wydaje mi się, że nigdy nie przekroczyłem bariery, dobrego wychowania i że nie byłem agresywny, ale na pewno byłem dociekliwy. W książce jest 27 spotkań, tak to nazwę, bo trudno mi to nawet nazwać jakimś wywiadem, po prostu spotkaniem. Rozmowy. Rozmowy, tak. Ale to jest właśnie spotkanie, bo czuć, że to nie było odpytanie, to nie było postawienie pytań, tylko to było spotkanie, rzeczywiście spotkanie. 27. A ile w ogóle było tych spotkań? 80. I dlaczego te akurat zostały wybrane? Mam
takie déjà vu, bo byłem wczoraj w Łodzi i odpowiadałem na to samo pytanie. Ale... przepraszam, że Ja uważam, że to jest bardzo dobre pytanie, tylko się boję, żebym tak nie popłynąć znowu tymi samymi zdaniami. Ale to jest tak, że 80 rozmów bardzo różnych z kobietami, z mężczyznami, z ludźmi, którzy mieszkają dzisiaj w różnych krajach i miastach na świecie, którzy wyjechali z różnych miast w Polsce, którzy pochodzą z różnych rodzin, których rodzice mają różną historię. I ja się zdecydowałem na taką, na zaproponowanie czytelnikowi takiej drogi, bo tą książkę można czytać po swojemu, bo to są rozmowy dłuższe, krótsze, pomiędzy nimi co jakiś czas są krótkie rozmowy moje z moim tatą. I jeśli każdy może to czytać w takiej kolejności, jaki sobie winszuje, ale jeśli przeczyta to po mojemu, tak jak ja to ułożyłem, to będzie mu się ta historia rozwijała. Ta książka jest tak ułożona, nie przymierzając jak u Hitchcocka, że na początku jest już koszmarnie, a potem jest coraz gorzej. Ale ta pierwsza historia, każda kolejna historia wyposaża czytelnika w jakąś wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby skonsumować następną. I wydaje mi się, że ani razu nie postawiłem czytelnika w takiej sytuacji, że coś się dzieje, a on nie rozumie co. I że to jest dzięki temu, że ta książka jest tak ułożona. Bardzo się starałem też, żeby nie było takiej sytuacji, że ja z moim bohaterem się rozumiemy, a czytelnik nie ma do tego dostępu, tak? Bo na przykład, bo my się znamy. I taka sztamka, mówiąc brzydko, między nami, ale tak de facto przeciwko czytelnikowi, uważam, że jest niedopuszczalna. Czytelnik musi dowiadywać się razem ze mną. Ja zadaję pytania, bo mnie interesują odpowiedzi na nie, ale myślę, że jeśli mnie interesują, to innych ludzi też interesują i razem się wgłębiamy. Więc to spowodowało, że część tych historii, mimo że były cudownie opowiedziane, że były niesłychane i tak dalej, nie miały miejsca. Nie dawało się ich tam wsadzić do tej książki. To narracja. Druga. Słucham? Może będzie druga książka. 63 zostało. 68 bis. No to proszę, teraz. Jest. Tylko trzeba chwilę poczekać. To się musi to nabrać dystansu. Nie wiem, za ile to będzie. Mam nadzieję, że nie za 50 lat, ale ja myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, na pewno zostanie opisane w książce. Tylko do tego trzeba nabrać dystansu. A nie wiemy, kiedy to się skończy. Ja uważam, że to się dopiero zaczyna. I nigdy się nie skończy. To tętni. W Polsce to tętni. To się kończy. To jest coś, co słyszałem od wielu moich bohaterów, którzy opuścili Polskę, którzy mi mówili, daliście się nabrać, znaczy wy, Żydzi dalej mieszkający w Polsce. Bo w Polsce to oni zazwyczaj robili co 10 lat, a teraz 20 parę lat nie było i daliście się, uwierzyliście, że to się już nigdy nie wydarzy. I to nie jest przyjazne zdanie, ale jeśli obejrzymy historię, no to tak było. Mnie nie zaskoczyło, że było jasne to, co się dzieje teraz. Mnie zaskoczyło tempo tego, w jakim to się dzieje. Że od momentu, kiedy znany dziennikarz może powiedzieć parszywe słowo w mediach publicznych i nie ponosi za to żadnej kary, to jest sygnał dla wszystkich. To się dzieje w takim tempie, że już Państwo, jak pójdziecie do kiosku Ruchu czy gdzieś i zobaczycie pierwsze strony niektórych gazet, to przecież 2 lata temu tak procesy sądowe były takie rzeczy. A dzisiaj jest okej. Czy jakieś pytanie? To jeszcze może nawiązując do tego, co Pan przed chwilą powiedział, czy uważa Pan, że jest jakaś szansa na koniec antysemityzmu w Polsce? Czy na to się tak będzie ciągnęło? Ja wiem, kiedy będzie koniec antysemityzmu w Polsce. Co Pani powiedziała? Niestety, jak Polacy zniszczą Żydów. Nie, ja uważam, że wtedy, kiedy wyjadą wszyscy antysemici. Thank you.
wolę tę wersję niż tę. To jest mój znak, że myślę pozytywnie. Przepraszam, tak tylko zacytuję, jak to pan ładnie nazwał, moją przyjaciółkę internetową. Ona przeżyła rzeczywiście bardzo straszne rzeczy. Od strony Ukraińców i od strony Polaków jest jedyną osobą, która przeżyła ze swojej rodziny Holokaust. I ona, coś co mnie buduje bardzo, kiedy ona mówi, że są i tacy, i tacy. Byli Polacy, którzy mnie wydawali, byli Ukraińcy, którzy wydali moje siostry, byli Ukraińcy, którzy zabili moje siostry, na, do dołu śmierci wpadły, ale byli też Ukraińcy, którzy mi pomogli i byli Polacy, którzy też mi pomogli w ocaleniu. Ja myślę, że najważniejsze jest to, jakim jest kto człowiekiem po prostu. Kogo się spotka. Tak, ale ja myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my byli po prostu w głębokim duchu, głębokiego humanizmu i szacunku do człowieka. Niezależnie od tego, czy jest Żydem, Polakiem, ma rude włosy, jest łysy, jest niepełnosprawny. Bo na przykład bardzo mnie boli to, jak do niepełnosprawnych mówi się na ty. To jest też objaw pewnego... To jest to poczucie wyższości. To jest to poczucie wyższości, tak? Że ja jestem lepszy niż ten niepełnosprawny, mogę do niego powiedzieć na ty. Ja mam jeszcze takie pytanie, które mi teraz przyszło do głowy, bo pani przed sekundą powiedziała, czy jest się Żydem czy Polakiem. Ja tego nie rozumiem, teraz pani powiem. Aha, tak, dobrze, dobrze, ma pan rację. Chodziło mi tylko o to, że ponieważ są osoby, które mają podwójną, tak, jeżeli tak mogę nazwać, tożsamość, chodziło mi tylko o to wrażenie, że kimkolwiek nie jesteśmy, powinniśmy my patrzeć na siebie jako na człowieka i patrzeć i przejmować się jako ludzie. Ja mam jeszcze tak jakby troszeczkę dalszy ciąg tego mojego pytania w zasadzie to. Złapałem niechcący panią, bo na pewno nie o to chodziło. Czy to też nie jest tak, że historycznie nie było takiego trochę z dwóch stron obudowania się w takich jakby barykadach, bo jak się czyta, jak to wygląda, jak życie wyglądało, nie wiem, chociażby przed wojną, to oczywiście tam zawsze były jakieś utarczki, nie jako nie wiem, gdzieś z góry narzucane, po prostu między sąsiadami na przykład. Ale czy to nie mi trochę przypomina taką sytuację, jak na przykład dzisiaj się pojedzie do kraju, nie wiem, gdzieś na zachodzie, powiedzmy, nie wiem, Niemcy, Francja, gdzie napływają ludzie, nie wiem, na przykład no, z Bliskiego Wschodu i oni gdzieś budują takie swoje osiedla, tam się osadzają, czy na przykład, nie wiem, z Azji. I tak jakby jednej i drugiej stronie nie zależy, żeby się gdzieś tam zasymilować. I ja uważam, że jakby trochę tutaj pani powiedziała o książce tego profesora Baumana, że chyba w naszych takich jakby ludzkich odruchach jest coś takiego, że to nie chodzi czy Polacy, czy tam jakiś inny naród, bo ja się na przykład, nie, jak ktoś mówi, że Polacy, to ja już mnie to strasznie irytuje, bo wrzucanie 40 milionów na przykład ludzi do jednego worka, gdzie jak tutaj siedzimy w tej sali, to każdy ma tysiąc różnych poglądów na każdy jeden temat. I to jest chyba tak, że my się czasami lubimy zamykać w takie, nie wiem, jakieś kasty, jakieś tu Polacy, tutaj chrześcijanie, tutaj ci z Gdańska, ci z Gdyni, tam, prawda, tu z północy, tam z południa. I to chyba jest jakby taką jedną z przyczyn takiej sytuacji, czyli dla mnie to jest brak wyobraźni, brak edukacji i brak tolerancji za tym idącym. Ja nie wiem, czy chciałabym w tym momencie jakby zapytać pana jako psychologa, bo wydaje mi się, że ludzie po prostu mają potrzebę poczucia bycia w jakiejś wspólnocie i niestety to, co pan mówi, to jest właśnie takie bardzo prymitywne, ale takie właśnie myślenie, że ja jestem tu, jestem przedstawicielem takiej, a nie innej wspólnoty. Może to jest jakaś odpowiedź. Czyli brak jakby moim zdaniem wyobraźni tak naprawdę, bo w którymś momencie te granice się poszerzają, tak? Można powiedzieć, że ja jestem z Polski, za chwilę ktoś mówi, możemy zrobić coś większego, nie wiem, tak jakbyśmy szli od wioski, tak? Ja jestem z tej wsi, potem jestem z tego powiatu, z tego województwa i możemy tak iść z Europy, nie wiem, taka nacja. I jakby brak wyobraźni, bo przecież nie ma końca. Jeżeli się nie uzna, że każdy jest człowiekiem i ma prawo, nie wiem, wierzyć w co chce, jak się nie będzie tego szanować, no to zawsze zmierza to do jakiegoś konfliktu. Można się powiedzieć, nie wiem, na meczu o piłki nożnej, bo ten jest... I to jest ten sam schemat moim zdaniem tak naprawdę. Brak wyobraźni, jakiejkolwiek.
No ja mam taką... Ja też nie znam odpowiedzi na to, nie dlatego, że nie wsadzę łba po raz który pod topór, tylko ja nie umiem się, że tak powiem, dać odpowiedzi na to pytanie, ale mam w swoim życiorysie kilka momentów, kiedy wydawało mi się, że właśnie działałem na rzecz pojednania, bycia razem, tak? I ja chodziłem w 80-tych latach do liceum i to był taki moment, kiedy w każdym razie w Warszawie tak było, walka o krzyże. I licealiści walczyli. Ja nie byłem katolikiem nigdy. I ten krzyż... W klasach, żeby wisiały w klasach krzyże. Ale miałem przyjaciół, którzy byli katolikami. I przyjaźnimy się do dzisiaj i oni są bardzo wierzącymi osobami. I ja myślałem wtedy... Kurczę, jeśli to jest dla kogoś ważne, to trzeba w to iść, no. I na jakimś zebraniu, stan wojenny, na jakimś zebraniu samorządu, nowa pani dyrektor nasłana z góry, bardzo niesympatyczna i mało lotna. No i tam jakoś tak ona głupio mówi, tam my mówimy swoje i w którymś momencie ja powiedziałem, że wydaje mi się, że jeśli dla kogoś jest ważne, żeby wisiał krzyż, to niech wisi krzyż. Jeśli dla kogoś jest ważne, żeby wisiał Che Guevara, niech wisi Che Guevara. Jak dla kogoś gwiazda Dawida, to niech wisi gwiazda Dawida. Wstał ten kolega i powiedział, no, to już ten Che Guevara, nie, ale ta gwiazda Dawida to nie. No i reszta powiedziała, tak. A jak przez poprzednie tygodnie, kiedy tej walki, jak ja wracałem do domu, to moi rodzice mówili, zobaczysz, jak to się skończy, nie uwierzysz. I ja mówię, nie, no, zaczekajcie, to jest ważne, wy nie rozumiecie, to są moi przyjaciele. Dla nich to jest ważne, mi to nie przeszkadza. No i dowiedziałem się, ten sam kolega na lekcji polskiego, jak nauczyciel powiedział, będziemy dzisiaj rozmawiali o polskim poecie Tuwimie, pisarzu Tuwimie, to on wstał i wyszedł, trzasnął drzwiami. I dlatego nauczyciela to było okej. Okay. Więc ja próbowałem. Ale bardzo dobrze rozumiem, pewnie tu trochę się kpię, ale jest kłopot i on jest z dwóch stron. Dlatego, że jak jednym nam mówią to, a drugim nam mówią to, to walczymy, tak się przepychamy, bronimy swojego. A jeśli za każdym razem władze państwowe podgrzewają każdy konflikt, no to jak to się ma rozwiązywać? Przyszła moja żona, która powiedziała to mądre zdanie. Proszę Państwa, chciałabym także jeszcze do takiego jednego wątku, już kończąc powoli to spotkanie, ponieważ nie ukrywam, że dzięki tej wystawie, która tutaj się odbywa w Muzeum Emigracji, ja poznałam jeden fakt, który gdzieś rzeczywiście umknął mi, że Alexander Ford, który też w 1968 roku w wyniku marca 68 wyemigrował z Polski, nie poradził sobie z tą rzeczywistością i popełnił samobójstwo. Jak dużo było takich przypadków, gdzie tak w drastyczny sposób nie radzono sobie po prostu z tą rzeczywistością pomarcową? Alexander Ford nie był jedyny, tak odpowiem na to pytanie. I no po prostu ci ludzie nie umieli zapuścić korzeni w innym kraju niż w swojej ojczyźnie i zostali zabici de facto. Tak, no bo tutaj on przeżył jakiś rzeczywiście dramat, to był filmowcem, pamiętamy słynnych Krzyżaków, pamiętamy jego filmy. I z drugiej strony, jak bardzo musiał cierpieć, że targnął się na własne życie. Jakaś głęboka depresja, która go po prostu dotknęła. Te osoby, z którymi pan rozmawiał, mam wrażenie, że one lepiej czy gorzej, ale jednak poradziły sobie. Jednak to życie w jakiś sposób sobie ułożyły przez te kilkadziesiąt lat na obczyźnie. Pan też szukał takich rozmówców, żeby właśnie gdzieś pokazać, jak oni sobie poradzili, czy to właśnie było bardziej do wysłuchania historii? Ja nie szukałem tylko tych, którzy sobie poradzili, bo to by też była nieprawdziwa historia. Nie mogłem rozmawiać z tymi, którzy popełnili samobójstwo. No wiadomo. Natomiast są osoby, na przykład Krysia Borowicz, która mówi dramatyczne zdanie tam, że
Ona zrobiła karierę, jest profesorem fizyki, mieszka w Szwecji i ona mówi, ją rodzice właśnie wywieźli do Izraela, ona po półtora roku stamtąd uciekła do Szwecji i ona mówi, że ona do dzisiaj nie ma domu. Mimo, że ma mieszkanie i pewno ma jeszcze jakiś dom, gdzieś gdzie jeździ na wakacje, ale ona mówi, nie mam domu, 50 lat później. Więc wydaje mi się, że ten głos jest właśnie głosem, który mówi o, że oni tak życiowo tam to ogarnęli, tak mają dzieci, mężów, coś, ale jeśli tak pytamy głęboko, no to jest dramat. Dziękuję Państwu bardzo za spotkanie i przede wszystkim Pani Mikołaju bardzo dziękujemy za książkę i dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo.